dobry Państwu. Rafał Palacz, tygodnik Wałbrzyski. Robert Jagła, kandydujący do parlamentu w zbliżających się wyborach, jest dzisiaj gościem telewizji Wałbrzych. Witam serdecznie. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie Robercie, skąd pomysł na tak nietypowy spot wyborczy? Nietypowy i oryginalny tak, że zyskał uznanie ogólnopolskich mediów. Jest Pan na 5. miejscu wśród najlepszych spotów wyborczych w Polsce. Panie redaktorze, związany jestem na co dzień z działalnością również społeczną w Automobil Klubie Sudeckim. Byłem 6 lat z rzędu dyrektorem górskich samochodowych Mistrzostw Polski w Rościszowie. Eliminacja Mistrzostw Polski. Generalnie moje życie jakby też jest związane ze sportem samochodowym również. I stąd po prostu pomysł na samochód, na nawiązanie, tak, do tego. Droga do Sejmu jest trudną drogą. Krętą, jak widać krętą, na filmie. Tak, dokładnie tak. I również ten spot postanowiłem w tej relacji zrobić, żeby był inny. Ja wiem o tym, że mam już dosyć mówienia przed kamerą na zasadzie zrobimy to, zrobimy tamto. Nie pokazujemy siebie tak naprawdę, jacy jesteśmy gdzieś tam w życiu prywatnym. I postanowiłem pokazać to, że ja w życiu prywatnym jestem normalną osobą, zajmującą się działalnością społeczną, ale również działalnością polityczną. I moja droga do celu wygląda właśnie w taki sposób. Ile oktanów ma Pana krew? Moja? 98. 98? Myślałem, że jakaś mieszanka rajdowa, bardziej wysokooktanowa. Tak, to prawda, są takowe. Akurat Tomek Kuchar w swoim samochodzie zużywa około 100 na 100 paliwa lotniczego, a to paliwo lotnicze kosztuje około 30 zł za litr. No, także no to w moim przypadku to między 95 a 98. To... A jak jest odbierany spot wśród znajomych, wśród ludzi, z którymi się pan spotyka w czasie kampanii? No nie ukrywam, że bardzo, bardzo tak przyjaźnie, że powiem, no, zawsze Ciebie skojarzyliśmy ze sportami samochodowymi, ze współpracą z młodzieżą i stąd tak na tym spocie również młodzież występuje, tak, przy starcie. Generalnie bardzo pozytywnie. Pozytywny odbiór. Pozytywny odbiór. A skąd w ogóle Pana pomysł, żeby w tym wyścigu wziąć udział? No właśnie. Od 10 lat jestem członkiem Platformy Obywatelskiej, czyli od momentu jej powstania. Pierwszym szefem koła w Żarowie i trwającym do dnia dzisiejszego, czyli przez 10 lat. W międzyczasie byłem sekretarzem powiatowej Platformy Obywatelskiej w Świdnicy. Dzisiaj od ponad roku jestem jego szefem. Jestem członkiem zarządu regionu Platformy Obywatelskiej. Jestem również członkiem, drugą kadencję członkiem Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej. I generalnie postanowiłem, się koła, świdnickie koła postanowiły wytypować mnie jako szefa, abym reprezentował powiat świdnicki w tych wyborach. Myśli Pan, że z 5. miejsca jest szansa na mandat? Jest szansa na dużą liczbę mandatów dla Platformy Obywatelskiej z okręgu wałbrzyskiego? Powiem tak, walczymy oczywiście o to, żeby otrzymać 5 mandatów. Wiem, że to jest trudny wyścig, że będzie ciężko, ale robimy wszystko, żeby utrzymać te 5. Czy mi się uda, to oczywiście tę decyzję podejmą wyborcy. Już niedługo, bo 9 października. Robimy wszystko, tak? Ja robię wszystko, żeby się udało, żeby po prostu zrobić jak najlepszy wynik. Co się wydarzy w Polsce, to dopiero 9 października. Tak naprawdę będziemy wiedzieli to 9, a wyniki już 10, 11. Bo to też wszystko zależy od frekwencji. Po pierwsze frekwencja, po drugie jak nasza cała lista zapracowała, cała nasza szesnastka zapracowała i jak procentowo będą wyglądały inne partie. I czy to będzie 5 czy 4 mandaty? A jak pan spekuluje, ile partii może znaleźć się w nowej kadencji w parlamencie? Ja myślę, że 4 to na pewno, być może 5 również. Czyli Palikot. Palikot, dokładnie tak. Nie jest pan zaskoczony dobrym wynikiem tej partii, no, która no, nie stroni od haseł populistycznych? Janusz taki zawsze był. Zresztą u państwa też był, dokładnie. Gościł. Ja uważam, że to jest jego chwila prawdy, jego chwila prawdy w tej chwili, tak? On po prostu postawił wszystko na jedną kartę, nawet oddając swój mandat poselski, po to, żeby promować po prostu nową formację. Udaje mu się to. Przy tym, co się dzieje w Polsce, tak? Przy tych kłótniach narastających, my też mamy dosyć już jako Polacy, jako społeczeństwo takich sytuacji, to powoduje, że Janusz zyskuje, jego partia zyskuje po prostu zwolenników.
Kiedy pan spotyka się z ludźmi w czasie kampanii, przekonując ich do swojej osoby, nie odczuwa pan takiego nieco poirytowania na rządy Platformy za to, że no, nie żyje się tak dobrze, jakby się chciało żyć? Myślę, że tak. Nie zrobiliśmy wszystkiego, tak, jako Platforma, co obiecywaliśmy. Wiem, że są to trudne chwile, że Polacy, my jako Polacy jesteśmy nastawieni, że jak ktoś obiecał, że coś zrobi, to tak powinno być. Ja też sobie zdaję sprawę, że niełatwo jest zrealizować wszystkie obietnice. No, obiecuje się bardzo łatwo w kampanii tak, wyborczej. Obiecuje się widząc bardzo łatwo. Po różnych tak. ogrupowaniach, to mamy obiecane i gruszki na wierzbie, i złote góry. To prawda, ale ja dzisiaj jeżdżąc po Polsce, jestem dyrektorem do spraw handlowych. Między innymi moja firma sprzedaje to, co się używa dzisiaj w czasie budowy dróg, mostów, wiaduktów. I nie ukrywam, że Polska to naprawdę jeden wielki plac budowy. I uważam, że to wszystko w czasie... 4 lata to jest za mało, żeby zrobić po prostu wszystko, co byśmy chcieli, żeby było. Ale jak poczekamy chwilę, to widzimy, że te efekty są osiągalne, że za chwilę tą drogą jedziemy. Jak już nią jedziemy, już zapominamy o tym, że ona była jednak w budowie chwilę temu. Że była dziurawa jeszcze pół roku temu czy rok temu, prawda? Dokładnie tak. I stąd myślę, trochę cierpliwości. Dajcie Państwo nam szansę. Myślę, że po prostu zrealizujemy to, co obiecujemy. A jak wyobraża sobie Pan swoją pracę dla regionu Wałbrzyskiego stąd, gdzie być może zostanie Pan wybrany do parlamentu? Panie redaktorze, ja przez 4 lata byłem dyrektorem biura poselskiego. Przecież wtedy jeszcze nie było, był jeden poseł w okręgu wałbrzyskim i organizowałem pracę biur w poszczególnych powiatach i byłem dyrektorem tych wszystkich biur. Również tak jak w Dzierżoniowie, w Ząbkowicach, Kłodzku, w Wałbrzychu i w Świdnicy. I tu byli normalnie pracujący asystenci na etatach w ciągu dnia. A ja odwiedzałem wszystkie te biura, jakby rozmawiałem z ludźmi i próbowałem im pomóc w ich sprawach w danym miejscu zamieszkania, tak? W prywatnych sprawach, często w sprawach, jeżeli chodzi o bariery administracyjne, występowałem w imieniu posła jako dyrektor biura do różnych urzędów, żeby pomóc ludziom. I dzisiaj uważam, że potrzebny jest ktoś taki, kto będzie potrafił zjednoczyć całą ósemkę posłów. Kiedyś tak było, tak funkcjonowało, że cała ósemka posłów, przedtem nawet była też moment, że było 9 posłów w naszym regionie, nigdy siebie nie atakowało tutaj na miejscu. Zawsze współpracowali dla określonych celów. Ja bym chciał być takim posłem, który połączyłby całą ósemkę, żebyśmy mogli dla określonych celów, dla określonych inwestycji i działań mogli współpracować razem. Czyli można się wspierać ideologicznie, ale jeżeli chodzi o pracę na rzecz regionu, powinien być jeden wspólny front. Dokładnie tak. Mamy 5 powiatów i myślę, że warto razem określone projekty wspierać. I chciałbym być taką osobą, która będzie mówiła, mówię to od początku kampanii, to jest moje przesłanie, jak generalnie w taki sposób funkcjonuje w społeczeństwie. W moim komitecie honorowym są członkowie PiS-u albo byłego PiS-u, są członkowie SLD, są członkowie Platformy Obywatelskiej, są byli wojewodowie, czy tam byli prezydenci, czy burmistrzowie miast. Dlaczego? Dlatego, że ja chcę ich potrafię łączyć, tak? To już dzisiaj mogę powiedzieć, potrafię łączyć ludzi i chciałbym to robić. Myśli pan, że będzie podobna wola wśród innych parlamentarzystów wybranych z naszego okręgu do takiego wspólnego działania? Uważam, że jak ktoś chce, to może. Mamy określone cele. Obwodnica Wałbrzycha, mała obwodnica Świdnicy, obwodnica Kłodzka, akurat Nowa Ruda, już tam się wszystko dzieje, Dzierżoniów, obwodnica. To już sama infrastruktura, połączenia kolejowe, tak? Świdnica, Wrocław przez Świdnicę, Kłodzko. To wszystko czeka na to, żeby coś z tym zrobić. Ja nie mówię, że to się od razu uda, ale żebyśmy to rozpoczęli. Jak rozpoczniemy, to wiadomo, że będziemy musieli to skończyć. Dokładnie. I tego będziemy od Pana wymagać. Za to słowo będziemy trzymać, jeżeli dostanie się Pan do Sejmu w zbliżających się wyborach. Już jakieś plany na tą powyborczą niedzielę? Powiem tak. Czekam na werdykt społeczeństwa i planów nie mam, dopóty nie dostanę tego werdyktu. Jak werdykt będzie pozytywny, podniosę ręce do góry i powiem dziękuję Państwu i zrobię wszystko, żeby nie zawieść Państwa zaufania. Dzisiaj bym nie chciał jeszcze dzielić skóry na niedźwiedziu.
Do tej skóry jeszcze nie dzielimy. Jeżeli wszystko pójdzie po Pana myśli, na pewno zaprosimy jeszcze raz do studia telewizji Wałbrzych, a później przez najbliższe lata będziemy rozliczać z obietnic. Dziękuję serdecznie i tego oczekuję oczywiście. Dziękuję bardzo. Robert Jagła, kandydujący do parlamentu w zbliżających się wyborach, był dzisiaj gościem telewizji Wałbrzych. Dziękuję za wizytę w studio. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.